Cześć, witam Was serdecznie. Kontynuujemy naszą pracę celnika w grze Papers, Please. Mamy teraz 30 listopada 82. Po naszych przesłuchaniach kolechiańskich obywateli, kolechiański przywódca składa skargę na nasze przeszukania, więc zobaczymy, czy nam ich zakażą, czy nie. Sprawdźmy. 30 listopada 82. Co tutaj się dzisiaj wydarzy? Kolechianie złożyli oficjalny protest. Dziś pojawi się dyplomata zmierzający na narady wysokiego szczebla. Od tej pory nie zezwala się na dalsze bezwarunkowe przeszukiwanie kolechian. Żeby przekroczyć granicę, dyplomaci potrzebują jedynie paszportu i ważnego pełnomocnictwa. No dobra, skąd będziemy wiedzieć, że to są dyplomaci, bo będą mieli pełnomocnictwo. Okej. Okay. Zapraszamy petentów. Otworzymy sobie księgę zasad. Mam z kolegi spotkanie dyplomatyczne. Stebins Jonathan, 4VCGD, 1NB1E, Republia Impor Arstoczka. Dobra, no to chyba jest w porządku, nie? Mężczyzna, wygasa 8-4. Chyba nie mamy co tutaj za bardzo kombinować. Jeszcze sprawdźmy jedną rzecz. Wiecie co? Mapę regionów, kolechia i pieczęć. Bo właśnie, pieczęcie dyplomatyczne. Jest w porządku, podbijmy mu to, bo myślę, że to jest specjalnie tak zrobione, żeby ten pierwszy był dobry. Jak? Chyba w porządku, żadnego upomnienia. To próbujmy dalej, kogo tutaj mamy. Tranzyt. Nie zamierzam wyjeżdżać. Już teraz tak. Przejeżdża przez nasz kraj, ale nie zamierza jednak wyjeżdżać. No to jakieś grube kłamstwo. Może inaczej. Tranzyt. Brak powiązań? No jak to brak powiązań? No proszę pani, co to w ogóle jest? Nie zamierzam wyjeżdżać. Może tak? Brak powiązań. No i dostanę karę zaraz, bo nie wiem jak to teraz się doczepić. Tranzyt 2 dni. Nie zamierzam wyjeżdżać. No to mi pani zagwozdkę dała, ale to sprawdźmy inne dokumenty, może będzie do czego innego się doczepić. Aleksandra Towska, wygasa 19, ale już może ma pani nieaktywny, ważny paszport, więc do tego się doczepimy. Trudno, proszę pani, nie będę pani wsadzał do więzienia. Po prostu odmówię i niech pani ucieka, mimo że też się nie zgadza to, co pani mówi. Następny. Lecieć szybko, bo nie ma czasu. Im więcej ludzi dobrze... O, dziadzio! Cześć! Mam już wszystko, co ty chcesz. Kwit wjazdu, no ale... To jest z Obristanu, a co to w ogóle za kwit wjazdu? Cudzoziemcy muszą mieć zgodę na wjazd. No ale to nie jest zgoda na wjazd. Drogi dziadziu, przepraszam. No nie. No niestety. Ale lubię cię, dziadziu, dlatego specjalnie ci odmówię, bo jakbym cię puścił, to już nigdy do mnie nie wrócisz, a tak przynajmniej będą ja raz na jakiś czas. Okej. Okay. Będziesz mieć dziadziu papiery, to cię wpuścimy, ale teraz niestety nie. Imigracja. Na zawsze. Czyli sprawdzajmy. Hubert Kałużny.
G10, GP, GP, BBB. OK, Kolechia, Jurko City. W Kolechii było Jurko City, sprawdźmy. Jurko City jest. Płeć mężczyzna, to jest aktualne, tu mamy aktualne zdjęcie, OK. I imigracja, imigracja. Krótko i na temat. Wydaje się wszystko w porządku, nie? Coś widzicie? Zdjęcie w porządku, ważność w porządku, miasto urodzenia w porządku, płeć w porządku, urodzenie to tego nie sprawdziły teraz. I to ważne, no to wszystko chyba w porządku, miejmy nadzieję, że jest ok. Uznajemy i puszczamy pana. Następnego prosimy. Nie ma ostrzeżenia, więc ten był w porządku. O, kto to jest? Co to jest? Zakon. Corman Drex. Czyli przypuszczam, że teraz Corman Drex podejdzie. Jednak nie jakaś pani. Pani z Obristanu. Zażądano tu mojej obecności, czyli dyplomata. To sprawdzałem mapa regionów. Obristan. Pieczeń dyplomatyczna. Zgadza się. Ptaszek w kółeczku. Do Arstoczki wjechać może. I teraz tak, Gloria Wipowska. Wipowska. Jak miała już nazwisko Wipowska, to w ogóle bym trzeba puścić. 9V ACC, U6 VKD. Wygasa 8-3, więc spokojnie, kobieta. Jeszcze Lordas, 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 dobrze, miasto wydania. Tutaj chyba nikt nam nic nie podrabia. Dobra, uznajemy. Nie jestem pewny, czy wszystko dobrze sprawdziłem, ale mam nadzieję, że tak. Dobra, nie krzyczą. Zamierzam dołączyć do żony, czyli imigracja w porządku. I tak, numer paszportu się zgadza, imigracja na zawsze to się zgadza, ważna do 26 grudnia 82, więc to się zgadza. Estep Andriów. Tutaj mamy dobrze. Sprawdźmy teraz tak, Obristan Glorian, ale tu się proszę pana nie zgadza. Chyba pan do żony się nie dostanie, proszę pana, bo tu mamy Glorian, a tu mamy te miasta, jest niezgodność. Sprawdźmy, co się dzieje. Nie mam pojęcia, o czym mówicie. Wiecie co, aresztować go czy nie? Odmówimy mu. Nie aresztujmy go. Odmówmy i niech spada. Nie ma co. Dzień dobry. Tranzyt. Kilka tygodni to ok. Można to podciągnąć po 2 tygodnie. Ważna do 26 grudnia 82. Do 8.4 Michel Musengezi QAVJQ N8XHJ. Zdjęcie się zgadza, płeć kobieta. Proszę pana, kobieta. Proszę pana, Michel, kobieta. To nie może być Michel. Chociaż w sumie to jest bardziej Michael. Bo Michel, a na przykład Obama, to jak najbardziej. Tak stoi w papierach. Sprawdźmy, czy to kobieta, czy nie. Pani Michael albo Michel, zaraz się okaże. No i... No niestety siusiek jak byk siusiek, więc proszę pana kobieta, tu jest siusiek. Jak to... Brak powiązań, tak? To zobaczmy. Może tak. 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 O właśnie. Do aresztu? Tego damy do aresztu. Może to jakiś terrorysta? Tego mi nie szkoda. Następny poproszę. Jeszcze parę osób. Może za dwie obsłużymy dzisiaj.
Artoczka, czyli nasz 88 kg, co się zgadza, urodzony 31.05.41, tak, mężczyzna, wydano Paradizna, mapa regionowa Artoczka, Paradizna, to się zgadza. Drexcorman, no tutaj chyba wszystko jest w porządku. Coś widzicie? Chyba nie, prawda? Drexcorman, patrzcie. Dopuszczamy go. Jak z zakonu, to ma pewnie perfekt podrobione dokumenty. Udało się dzisiaj nie popełnić żadnej gafy, mimo tego, co ostatnio narozrabialiśmy jeszcze dzień wcześniej. Jedzenie. Stan krytyczny u syna. Leki bym im kupił. Teściowa, że umarła, i wujek, trudno. Tylko żeby o to jakoś zadbać. Idźmy spać i zrobimy sobie jeszcze jeden dzień. Kolechiański oficjal był arstockim szpiegiem. Zniknął ze stanowiska, najpewniej nie żyje. I trudno. Tego to mi nie szkoda. 1 grudnia 8.2. Korman Drex. Dobra, zaprosił te ludzi. Spodziewajcie się dziś przerzutu. To jakiś inspektor, tak mi wygląda. Szpiegujecie tutaj? Z tym strażnikiem nazywam się Kalens. Powiedzieli mi, że dostanę dobry przydział, a potem wysłali tutaj. Tak się tutaj dziękuję za dobrą służbę. Teraz po co mi marne grosze? Wszystkim tyle płacą, no to prawda. Tak, ale posłuchaj tego. Za każdą osobę zatrzymaną przez was dostaję dodatek do żołdu. Im więcej osób zatrzymacie, tym więcej pracy i pieniędzy dla mnie. Ale to nie jest uczciwe, prawda? Wy też powinniście coś z tego mieć. No jasne. Dlatego wyrównam to niesprawiedliwość. Dostaniecie 5 kredytów z każdego dodatku za każde 2 zatrzymane osoby. Na moje oko to całkiem niezły interes. No dobra. Dam wam pieniądze, gdy tylko mi zapłacą. Trzeba sobie pomagać. No okej, chłopie, spróbujemy. Spróbujemy ludzi zatrzymywać, jeśli będzie potrzeba. District Brentland, Stocki, dobra, tylko tak. Petenci muszą mieć paszport. Panie, paszport. Jaki paszport? Jak to jaki? Tymczasowy kwit, tylko dla celów odmowy wjazdu. No dobra. Myślałem, że go wsadzimy za to do więzienia, już by było połowa piątaka, ale... Odmowa, proszę pana. Nie ma paszportu. Następny. Tranzyt. Kilka tygodni, okej. Grupińska Anastas, tak jest, proszę pani. Ważną pani wizę ma. 14 dni, to się zgadza. Tutaj paszport też jest ważny. Z Republi sprawdzimy sobie, czy miasto wydające jest ważne. Les Renadi, tak. Płeć kobieta. No to mi wygląda wszystko w porządku. Coś widzicie, że przegapiłem? Raczej chyba nie, prawda? Tutaj numer się zgadza. Uznajemy. Brzydko wbite, ale uznajemy. Nie trąbimy, chyba ok. Pilnujcie jako kawałowie. Zabezpieczcie te dokumenty. Jestem śledzenia przez oszusta. Panie, co to jest? Będzie udawał, że jest z Ministerstwa Informacji, ale to kłamstwo. Jeśli poprosi o dokumenty, daj mu ten komplet. Dobra, czyli ten sobie odkładam tutaj, a ten mu dam. Nie pomieszaj ich, nie pomieszam. Następny. Spróbujemy pomóc, czy nie spróbujemy? Odwiedziny, tak. Kilka miesięcy, tak. Bakerb Asia, tak jest.
numer się zgadza, płeć się zgadza, to jest ważne, to jest ważne. Jeszcze raz sprawdzimy z Republi, ale to jest to miasto, co było wcześniej, ale pamiętam, Les Renadi. Jeszcze raz sprawdzimy numery, w porządku. Okej, ma Pani zgodę. Wszystko się wydaje w jak najlepszym porządku. Następną osobę zapraszam. Nie drukują, nic więcej jest w porządku. Dokumenty proszę. Z Arstoczki, Irwal Johan. 23.9.1937, tak. 89 kg, zgadza się. Wygasa 84, więc jest w porządku. Zdjęcia się zgadzają. Płeć mężczyzna, wydane w wschodniej Grecji. Wschodniej Grecji nie jest w Arstoczce. Wschodniej Grecji nie jest w Arstoczce. Tak jest. Dobrze, więc uznajemy. I następnego zapraszam. No, ludzie. No, dokumenty proszę. Jestem z Ministerstwa Informacji, macie coś dla nas do przekazania. No i teraz, czy dajemy ją tą kopertę? Zwyczaje godowe drobnego ptactwa wodnego kolechi, pełen raport. Czy dajemy ją to? To jest chyba, widzicie, oni chcą nas sprawdzić, którą tę kopertę damy. Damy tą kopertę, żeby wiedzieli, bo to jest to samo, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż pieron wie, kurde, czy to nie jest podpucha jakaś, nie? Czy nas nie wyrobią z roboty? A wiecie co? Pierniczyć, damy jej tą lewą kopertę. Idealnie, czyli... No ciekawe, czy idealnie, czy nie idealnie. Zostawimy ją tutaj, niech sobie leży. Co to jest? Ło, kasa! Ho, 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 przyda się. Przyjeżdżam z wizytą, tak, odwiedziny, 12 tygodni. No to 3 miesiące, tak. Jessica Teris, 1654. Do 84 ważny, PTWSC GAC23, tak jest, zdjęcie się zgadza, płeć kobieta, kolechia zachodnie, Grestin, to się zgadza, bo u nas jest wschodnie, w kolechii jest zachodnie, więc pani chyba ma wszystko w porządku. Dobra, puśćmy ją. Troszkę może za szybko to robiłem, ale chyba w porządku. Z Arstoczki pani Drex Korman. O, następny Drex Korman. No ale reszta się chyba zgadza. Jest paradizna, jest kobieta, jest do 8-4 ważny i tutaj numeru nie sprawdzimy, ale data urodzenia się zgadza, zdjęcie się zgadza, więc wpuszczamy z naszego ruchu oporu. Coraz więcej ludzi wraca do kraju. Będą szykowali jakiś przewrót pewnie. Macie coś, co należy do mnie. No to mogę ci to dać. I spadaj. Czytajcie szybko. Arstoczka to wspaniały kraj, gnębiony złą władzą. Wojna uczyniła rząd podejrzliwym i zachłannym. Sami wiecie to najlepiej. Pomóżcie nam oswobodzić kraj Skydan. Zakon gwiazdy Ezika. No dobra, bierz to i uciekaj. A, jakaś tarcza szyfrowa, tak? No dobra. Po prostu kogoś odwiedzam, ale jeszcze 3 miesiące. No ale proszę pana, musi pan mieć zgodę na wjazd. Trzy miesiące. Ahmad Banyabi. Mężczyzna CKW3L U9NRJ, tak, wygasa 8.4, wydane NKO w imporze, sprawdzamy mapę regionów, impor NKO, tak jest, to się zgadza. Wydaje mi się, że pan Ahmad nam tutaj przejdzie,
8.2.2012, mamy 1 grudnia. Dobrze, panie Achmat. Uznajemy i spierdzielać mi stąd Fajrant dzisiaj. Ach, ile kasy. Może wreszcie wszystkich wyleczę. Syn umarł, no ja nie mogę. Tutaj, że mamy kasę, no to jedzenie, ogrzewanie, leki, żona. To wszystko damy. Ulepszenie stanowiska jest niepotrzebne jeszcze. Okej, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak widzicie, już lepiej nam to wszystko idzie. Jesteśmy coraz bardziej uważni i coraz lepsi na stanowisku celnika. Mam nadzieję, że do mnie wrócicie. Liczę na jakieś komentarze pomagające mi w robieniu filmów i wasze oczywiście subskrypcje i łapy w górę. Dzięki za wszystko. Do zobaczenia. Na razie.